kobiety ci nie brakuje? Witam. Nie znam cię, nie wpuszczę cię. Nie stój tutaj. Poznajesz ten papier? Kontrakt na walkę. Widzę, że umiesz czytać. Na kogo jest ten kontrakt? Na Zdenka. Tak, no, na Zdenka. Zdenek to ja. Jeszcze jakieś pytania? Właśnie. Tylko nigdzie się nie szwendaj. Od razu idź do Igora. W porządku. Korytarzem do końca i wlepić. Zbieraj się, teraz twoja kolej. Jestem gotów. Przegranym też płacą? Przegranych wywożą do krematorium. Jakbyś cebulę z olejem zajadał, to byś wybladły nie był. Masz jakiś problem? Nic, strażnika. Pamiętasz, jaka była umowa? Odłożyłem mu czerwony miecz. Musisz wytrzymać tylko chwilę. Wytrzymał. A potem wypruje flaki ze skorwysyna. Czemu tak krzywoki, mój piersiwy? Ostry z ciebie jegomość, ale uczciwie ci z oczu patrzę. Nie twoja kolejna walka. Masz tu swoje pieniądze. Miało być więcej. Wiesz, zanim się rozmyślę. Wszystko w porządku? Dla mnie jesteś jak śmierć. Z twarzy to jest. Potrzebuję roboty. A co umiesz? Potrafię robić miecze. Mógłbym się nająć do ochrony. A kogo chciałbyś ochraniać? Wiem, że Skurwiel narobił sobie wrogów. Mógłbym się przydać. Skurwiel junior potrafi o siebie zadbać, o to się nie martw. A ty skąd wiesz, że to miejsce należy do Skurwiela? Obiło mi się o uszy. Dam ci dobrą radę. Zapomnij o Skurwielu juniorze. Nie jestem twoim żołdakiem, żebyś mi rozkazywał. Masz rację. Nie jesteś moim żołdakiem. Dlatego zginiesz. Zabijcie go! Zaraz złatam cię na dwoje, skurwiały mutancie! Muszę przeszukać tę norę. Trzymaj
Trzymajcie się w kupie! Podłoga jest porysowana od przesuwania drzwi. Za tą ścianą coś powinno być. Interesujące. Ciekawe, czy Dijkstra wie o tym, że Junior dogadał się z Redańczykami. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiubziu. O! Ciemność. Widzę ciemność. Ciemność. Nienawidzę kurestwa. Podobno ludzie z Kurwiela dostali się do zgniłego gaju. To się musiał Bedlam wkurwić. Mówią, że zabili jakichś czarodziejów. Porządek musi być.
Czy ten czarodziej akurat w moim załupu musiał się wybuchnąć? Dopiero kołachy wywiesiła, a od nowa prać muszę. Ducha nie chcę zabić. Mój chłop co dzień ubabrany we krwi od stóp do głów. W rzeźni pracuje. Wtedy wiem, co za ból. W zimnej wodzie trzeba ciuchy szorować. Lekce idzie. Co poradzić? Ludzie, poratujcie. Chory jestem, nabity. Ten dom, to on zawsze taki krzywy nie, był? Nie ma się. A gdzie? Postawili prosto, aż wprowadziło się tu dwóch takich, co chciało okraść bank Vivaldi. Wymyślili sobie, że wykopią tunel, co poprowadzi z piwnicy pod sam skarbiec. Tylko na górnictwie to oni nie bardzo się znali. Nie postawili stępli, więc tunel się zapadł, a dom przekrzywił. Donos będzie karany! Wesprzyj biedaka! Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Junior współpracuje z Radowidem. Jeżeli to prawda, Skurwiel ma większe kłopoty niż mu się wydaje. Źródło wydaje się być wiarygodne. To by tłumaczyło, dlaczego Skurwiel poczuł się na tyle silny, by wyłamać się z Wielkiej Czwórki. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do Juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie. Temerczyk. Był dowódca osławionych niebieskich pasów. Kojarzysz? Vernon Ross. Zadekował się ze swoimi ludźmi w obozie w pobliżu Oxenfurtu. Złóż mu wizytę, na pewno się ucieszy.